Temat parki narodowe. Jeżeli realizujesz ten temat teraz w szkole albo przygotowujesz się do matury, to pamiętaj. Zadania z parków narodowych na maturze są naprawdę proste i warto, żebyś dobrze się przygotował. Dzisiaj powtórzę o wszystkich parkach narodowych, a na końcu zrobimy sobie dużo zadań z różnych lat maturalnych. Kilka słów wstępu. Pamiętajcie, że w Polsce istnieje kilka form ochrony przyrody. Wszystkie je tutaj wypisałam. One są wypisane od najważniejszej formy do tych mniej ważnych, chociaż nie ma takiej klasyfikacji, żeby się tego jakoś sztywno trzymać. Na pewno właśnie Park Narodowy to jest najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce i chociaż są też rezerwaty przyrody o ochronie ścisłej, to Park Narodowy będzie dla nas najważniejszą formą ochrony przyrody. Dlaczego parki narodowe są takie ważne? Mają szczególne wartości i teraz zobaczcie, ile jest tu słów: przyrodnicze, naukowe, społeczne, kulturowe, edukacyjne. I ważny jest teraz ten dopisek: o powierzchni nie mniejszej niż 1000 hektarów. Będą w Polsce takie miejsca, gdzie ochronie powinny podlegać całość przyrody w tym miejscu, ale będą za małe i wtedy właśnie będą na przykład rezerwatem przyrody ścisłym. Ochronie podlega cała przyroda na terenie Parku Narodowego. Przygotowałam kilka zadań, które pomogą Wam w przygotowaniu do matury. Ci, którzy notują, proszę, żeby w zeszycie znalazło się te punkty. Więc zadanie pierwsze. Wypisz do zeszytu największy, najmniejszy, najstarszy, najmłodszy park narodowy oraz parki, które znajdują się na liście UNESCO. Zatrzymaj film i wykonaj zadanie. To, co wymieniłam w tym zadaniu, może się znaleźć od razu w pytaniach maturalnych. Ja jeszcze będę pokazywać za chwilę na zdjęciach ten największy, najmniejszy park, najstarszy i najmłodszy. Te, które znajdują się na liście UNESCO, pamiętajcie, że nie jest to lista obiektów UNESCO, tylko rezerwatów biosfery UNESCO. Też ważne, żebyście o tym pamiętali. Zadanie drugie. Dokonaj analizy wykresu liczby odwiedzających parki turystów. Spróbujcie znaleźć tu jakąś prawidłowość albo uzasadnić mi, dlaczego właśnie te parki odwiedzane są najczęściej przez turystów. Dwa pierwsze parki narodowe, Tatrzański i Karkonoski, to są parki położone w najwyższych częściach gór. Więc to ten krajobraz górski przyciąga tylu turystów. Dalej mam park nad morzem, Woliński, oraz Park Wielkopolski, który zlokalizowany jest bardzo blisko dużego miasta, jest to Poznań, i Kampinoski, także bardzo blisko Warszawy. I znowu Park Górski. Czyli zobaczcie, albo te walory przyrodnicze turystów zwabiają, albo właśnie te dwa parki położone przy bardzo dużych miastach. No i teraz najważniejsza część tego przypomnienia. Będę pokazywać zdjęcia, bo właśnie zdjęcia pojawiają się w tych zadaniach z parków narodowych na maturze najczęściej. Proszę, żebyście spróbowali w myślach rozpoznać, jaki to jest park narodowy, zwrócili uwagę za każdym razem na logo parku, a później przygotowałam do każdego parku narodowego dla Was krótką notatkę. No to zaczynamy. Czy wiesz, jaki to park narodowy? Oczywiście to taka cecha charakterystyczna. Jak jest żubr, to białowieski park narodowy. Będzie o każdym parku narodowym notatka w formie tabeli, więc kto wykonuje notatkę, to poproszę w pierwszej kolumnie wpisywać nazwę parku, później symbol, on może się przydać do charakterystyki parku, a potem subiektywnie ja wybierałam słowa, które kojarzą mi się z tym parkiem, wytłuszczałam słowa absolutnie najważniejsze, i proszę, żebyście przepisali to do zeszytu.
Zatem Białowieski najstarszy park narodowy, to jest bardzo ważne. Las, który ma charakter pierwotny, jest najbardziej w Europie niezmienionym lasem. Bardzo często słyszymy dyskusje o tym parku narodowym pod kątem próby wycinania w celu uchronienia drzewostanu. Inni mówią, że absolutnie nie można tego robić. Żubr w logo to jest zwierzę, które żyje tutaj sobie na wolności. Ostatnie właśnie takie miejsce w Europie, chociaż żubry mamy jeszcze w innym parku narodowym, ale już nie występujące w takiej formie. No i właśnie na liście UNESCO ten park i pokazuje zdjęcie, jak wygląda ten las pierwotny, niezmieniony. Kolejny park narodowy, czy wiesz co to? Bardzo charakterystyczna połonina. Jestem w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Zwróćcie uwagę na logo. W logo tego parku jest ryś. Połonina jest słowem absolutnie kluczowym. Połonina to będzie wzgórze, które ma bardzo charakterystyczne piętra roślinności, czyli w górnej części porasta łąka. Wspaniały park narodowy do odwiedzenia, bo właśnie spacer przez Połoninę sprawia, że bardzo długo cieszysz się pięknym widokiem, gdyż w górnej partii nie ma drzew. Najwyższy szczyt Tarnica, wypisałam zwierzęta chronione i park też znajduje się na liście UNESCO. Jeszcze raz Połonina. I kolejny park. No jest kilka parków związanych z wodą nad jeziorem, rzeką. Tym razem jest to Wigierski Park Narodowy nad jeziorem Wigry. W logo parku jest bóbr. Jest to część Pojezierza Mazurskiego i tutaj na maturze każdy opis, który będzie nawiązywał do krajobrazu polodowcowego. Bardzo dużo takich form. Torfowiska, czyli podmokłe tereny. No i typ jeziora, jezioro Rynnowe. I dalej Wigierski Park Narodowy, a to już nowa zagadka. Park Narodowy Ujście Warty. Zwróćcie uwagę na to charakterystyczne rozlewiska i logo parku. Ujście Warty. Jednego ważnego słowa nie napisałam, to jest najmłodszy park narodowy. Proszę dopiszcie, najmłodszy. I ptak w logo parku, gęś zbożowa. I najważniejsze, co trzeba wiedzieć o tym parku, to że w nim są tereny lęgowe ptaków wodnych i błotnych. I takie słowo sobie zapamiętajcie. A ptaki, ptaki. No i to jest to miejsce, gdzie Warta uchodzi do Odry, stąd oczywiście nazwa tego parku. No i jeszcze raz zwróćmy uwagę na ptactwo w obrębie tego parku. I kolejny park narodowy. O, podpis na zdjęciu zdradza. Charakterystyczna góra, trzy korony. Jestem w Pieninach. Koniecznie musicie rozpoznawać właśnie tą górę. Pieniński Park Narodowy, jeden z moich ukochanych. Wspaniały na weekend, żeby nacieszyć się pięknymi widokami. Przełom Dunajca. Dunajec, rzeka, która pięknie płynie przez ten park. Kto był, to na pewno korzystał na przykład ze spływu Dunajcem na Tratwach. Jest to taka duża atrakcja turystyczna w tym parku. Poza geologicznym aspektem, czyli mam skały, ściany skalne, najwyższy szczyt Trzy Korony. Dużo zobaczmy też gatunków roślin i zwierząt chronionych. I bardzo charakterystyczne zdjęcie z Trzech Koron, sosna, która była wkomponowana w krajobraz. No, w tym roku przeczytałam ze smutkiem, że w wyniku burzy sosna została uszkodzona, więc takiego zdjęcia z Trzech Koron już niestety nie zrobimy.
I kolejny park narodowy. Jeśli pojawiają się konie, to oznacza Roztoczański Park Narodowy. Tarpan to jest gatunek konia występujący w tym parku narodowym. Obejmuje on Roztocze. Ważne tu jeszcze będą wąwozy lesowe. Lesy i czarnoziemy kojarzymy właśnie z tym rejonem. I chroniony wąż Eskalupa, konik polny. I w Roztoczańskim Parku Narodowym oczywiście bardzo ważne lasy. No i jeszcze raz te piękne tarpany. To niezliczoną ilość razy, mogłabym powiedzieć, wystąpiło na maturze. Jak widzimy, taki stok charakterystycznych form skalnych, gołoboży, to oczywiście jestem w Świętokrzyskim Parku Narodowym. W logo Świętokrzyskiego Parku Narodowego jeleń, łysica. Myślę, że ciągle należy pamiętać jako najbardziej charakterystyczny szczyt, chociaż w tym roku też natknęłam się na artykuł, że są nowe badania pomiarowe, że jednak w Górach Świętokrzyskich to nie Łysica jest najwyższym szczytem, ale na pewno będzie ciągle najbardziej kojarzonym i znanym. Gołoboża, rumowisko skalne, Puszcza Jodłowa to charakterystyczne słowa dla tego parku. No i jeszcze raz to Gołoboże powstające w wietrzeniu mrozowym. Taka ciekawa forma skalna. Skała ta nosi nazwę Małpolud i można ją zobaczyć w Parku Narodowym Gór Świętokrzyskich. Zwróćcie na logo tego parku, właśnie skały znajdują się w nim. Są to skałki Szczelińca. Szczeliniec wielki, najwyższy szczyt, bardzo charakterystyczny o budowie płytowej, zaznaczyłam Wam dokładnie. Labirynty skalne. Więc nazywają się one Błędne Skały w tym parku narodowym. I zwróćcie uwagę, bardzo znane zdjęcie, widok na Szczeliniec Wielki, najwyższy szczyt w tym parku. Widać pięknie ten charakter zrębowy tych gór. I kolejne zdjęcie, które musicie kojarzyć. Tak, to jest Maczuga Herkulesa, czyli jestem w Ojcowskim Parku Narodowym. Zerknijcie na logo parku. Ojcowski Park, w logo parku Nietoperz. Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej rzeźba, Krasowa w Wapieniach, Jaskinia Łokietka. W jaskiniach nietoperze chronione. Maczuga Herkulesa, charakterystyczna skała. Całość parku wyżłobiona przez małą rzekę Prądnik, Dolina Prądnika w tym parku. No i właśnie nietoperz chowający się w jaskini, a tu widać wyżłobioną dolinę Prądnika. Pierwszy park wysokogórski, Tatrzański Park Narodowy, w logo parku Kozica. Nasz najważniejszy park narodowy, jeśli chodzi o liczbę turystów. Tutaj przyjeżdżamy najchętniej. Turyści mają kilka ukochanych szlaków. Oczywiście chcą zobaczyć zawsze morskie oko. Chcą wejść na Giewont, chociaż może pamiętacie, zdarzyła się tragedia w ostatnie wakacje i turyści bardzo podczas burzy ucierpieli. Najwyższy szczyt Rysy, obszar fałdowania alpejskiego. Dzieli się na Tatry Wysokie i Zachodnie. Bardzo różnią się od siebie te dwie części parku. W jednych będą wysokie szczyty, jeziora cyrkowe, a w Tatrach Zachodnich doliny ukształtne i jaskinie. Roślinność wysokogórska, czyli z tym charakterystycznym układem piętrowym i też na liście UNESCO. I mamy naszą kozicę. Park leśny, ciężko rozpoznać. Wielkopolski Park Narodowy, w logo mamy sowę. Krajobraz polodowcowy, moreny denne, jeziora rynnowe, wydmy. Kilka razy
Używam tego hasła wydmy. Pamiętajcie, że tutaj chodzi o wydmy śródlądowe, które powstały dawno temu i dzisiaj już są porośnięte roślinnością, więc to nie są takie wydmy, jak kojarzycie na pewno z Łebą. Dęby rogalińskie liczące 600 lat i zdjęcie właśnie dębów rogalińskich. Kolejny park narodowy leśny. Widzę drzewa iglaste i liściaste, są to bory tucholskie. Symbol: dwie sosny i igłuszce. Obszar polodowcowy piaszczystej równiny sandrowej. Znowu te wydmy śródlądowe, rynny polodowcowe, jezioro Charzykowe, największe w tym terenie, i występują tu bory sosnowe. I właśnie ta wydma śródlądowa na zdjęciu, żebyście mieli wyobrażenie, jak to wygląda. I park położony nad rzeką, Drawieński Park Narodowy, w logo Wydra, Równina Sandrowa, Dolina Rzeczna, Drawy, w wodach ryby, a na brzegach zwierzęta charakterystyczne dla właśnie krajobrazu rzecznego. No i mam ślad mieszkańca tego parku narodowego. Klify, i jeśli występują klify, no to przychodzi nam do głowy krajobraz nadmorski. Pamiętajcie, że najwyższe klify w Polsce są na Wolinie, w Wolińskim Parku Narodowym, a nie w Łebie. Proszę tego nie mylić. Symbolem parku Orzeł Bielik. Krajobraz nadmorski, polodowcowe, brzegi klifowe to jest najbardziej charakterystyczne. Tu dopisałam też na samym końcu żubry. Jest też ostoja żubrów w Wolińskim Parku Narodowym. Ale one nie żyją w tak dużym terenie jak w Białowieskim Parku Narodowym. No i charakter górski, Gorczański Park Narodowy, w logo zobaczcie, salamandra plamista. Najwyższy szczyt Turbacz, pięknie z niego widać Tatry przy ładnej pogodzie, fragment naturalnych drzewostanów, piętrowy układ roślinności, bory jodłowo-świerkowe. I jeszcze raz Gorczański Park Narodowy. No i pięknie meandrująca rzeka, zwróćcie uwagę na te meandry, Starorzecza, jestem w Biebrzańskim Parku Narodowym, teren bagienny, największy park narodowy, to jest bardzo ważne, naturalny kompleks torfowisk, największy w Europie. Bagna Biebrzańskie, proszę to zapamiętać, taki największy podmokły teren, w którym szata roślinna i zwierzęca niepowtarzalna, wiele gatunków ptaków, wydry, bobry i batalion w logo tego parku. No i wreszcie wydma prawdziwa, piaszczysta, Słowiński Park Narodowy. Mewa srebrzysta w logo parku, ruchome wydmy, krajobraz polodowcowy, przymorskie jeziora, największe z nich to Łebsko, torfowiska, rośliny charakterystyczne dla krajobrazu nadmorskiego i na liście UNESCO ten park. I widok na wydmy. Warto tutaj przyjechać. Trzeba dosyć długą drogę pokonać na nogach, potem wdrapać się na wydmę i można widzieć zarówno Jezioro Łebsko, jak i Morze Bałtyckie i podziwiać piękne, ruchome wydmy. Poleski Park Narodowy. Charakterystyczny krajobraz. Mówi się o nim, że jest to obszar tundry i lasu tundry. Torfowiska, płytkie jeziora, lekko podmokłe. Torfowiska bagna, położone na Polesiu Lubelskim. Niskie drzewa, zwierzęta żyjące w terenach lekko podmokłym. I teraz zobaczcie właśnie na to zdjęcie tej lasu tundry, tak jest to nazywane. I Górski Park, Babiogórski Park Narodowy,
W logo roślina na tle Babiej Góry jest to okrzyn jeleni. Babia Góra najbardziej jakby w centrum tego parku charakterystyczne miejsce, najwyższy szczyt to Diablak, strome stoki, żleby, źródła, rumowisko skalne, więc cechy takiego wysokogórskiego parku narodowego, piętrowy układ roślinności. No i park na liście UNESCO. W tym parku także mamy formy skalne, też występują tutaj gołoboża. Wodospad. Przepiękny. Jeden z dwóch bardzo znanych w tym parku. Jest to Karkonoski Park Narodowy. W logo zobaczcie drzewa oraz Góra Chojnik z ruinami zamku. Najwyższy szczyt Śnieżka. Ciekawe formy skalne, ostańce, pielgrzymy, stawy i kotły polodowcowe. To jest przepiękny krajobraz Karkonoskiego Parku. Roślinność w układzie piętrowym. Właśnie te dwa wodospady, Kamieńczyk i Szklarka. Rezerwat na liście UNESCO. I zdjęcie to trzeba zapamiętać. Jest to oczywiście Śnieżka z charakterystycznym na szczycie obserwatorium. Zobaczcie też, jak pięknie widoczne są piętra roślinne. Park górski ma Górski Park Narodowy, charakterystyczny nie bardzo. Orlik krzykliwy w logo, dominują zespoły leśne, grądy, bory jodłowo-świerkowe, potoki, wąwozy, liczne zwierzęta chronione. I jeszcze jedno zdjęcie z tego parku. Park Narodowy, na którym znajduje się cmentarz, będzie miał on pamiątkę też historyczną bardzo ciężkiego losu Polaków w trakcie wojny. Jest to Kampinoski Park Narodowy, który był miejscem straceń też w trakcie wojny. Charakterystyczny zwierzę łoś, Park Narodowy, Płuca Warszawy, wielki odpoczynek dla ludzi mieszkających w stolicy, w Pradolinie Wisły, w Kotlinie Warszawskiej, obszar wydmowo-bagienny. No i przepiękne, niezachowane lasy na tym terenie. I znowu ta wydma śródlądowa. Kolejny park położony nad Narwią. Narwiański Park Narodowy, błotniak stawowy symbolem parku. Znowu tereny bagienne, osady polodowcowe na Wysoczyźnie Morenowej, meandry, jeziora okresowe, bogata roślinność szuwarowa i wodna. I jeszcze raz rozlewiska Narwi. No dobra, to była ekspresowa powtórka i teraz zadanie, bez którego do matury podejść nie możecie. Nanieść parki narodowe na mapę konturową Polski. To zawsze robię, jak jestem z uczniami w klasie. Wy koniecznie w tym momencie wydrukujcie sobie mapę, jest ich bardzo dużo. Jak wpiszecie mapa parki narodowe, proszę dokładnie nauczyć się rozpoznawać te parki, zwłaszcza w tej części górskiej, gdzie ich natężenie jest spore. Waszym zadaniem nigdy na maturze nie jest zaznaczanie parku. One zawsze są zaznaczone, a Wy musicie dopasować nazwy do tych zaznaczeń. No i teraz przejdziemy przez zadania maturalne z parków narodowych. Bez problemu mogłam, słuchajcie, znaleźć przykłady tutaj zadań z różnych lat na maturze, bo parki narodowe na maturze są prawie zawsze. I przypominam, robimy to jak zwykle. Ja czytam treść zadania, potem robię krótką pauzę, Wy zatrzymujecie film, a ja podaje, jaka jest prawidłowa odpowiedź. No to sprawdzamy się z pierwszego zadania. Na mapie zaznaczono literami X, Y wybrane parki narodowe. Poniżej przedstawiono opisy wybranych parków Polski i musicie dopasować opis oraz nazwę parku narodowego. Uzupełniamy tabelę, więc Park Narodowy X to jest Karkonoski Park Narodowy i szukam opisu i jest to litera C.
Pasmo górskie o trzonie zbudowanym z karbońskich granitów, uskoki, spękania, kotły polodowcowe i skałki. I Y, Park Narodowy Gór Stołowych i litera A. Rozległe pasmo zbudowane z piaskowców, wzniesienia nie przekraczają 1000 metrów, formy wietrzeniowe. Fotografie A i B zostały wykonane na obszarach dwóch parków narodowych. Wpisz nazwy parków. No i park A. Znowu mam te kotły polodowcowe, jeziora cyrkowe, więc jest to Karkonowski Park Narodowy. I B. Widzę jezioro Rynnowe, więc wybieram Wigierski Park Narodowy. Zadanie wykonaj na podstawie fotografii i trzeba uzupełnić tabelę, numer z mapy oraz nazwa Parku Narodowego. Fotografia 2 i mamy podpowiedź na mapie. To jest głaz narzutowy eratyk, czyli wiem już, że muszę wybrać dwójeczkę i jest to Park Narodowy Borów Tucholskich. B, oczywiście największa wydma, jedynka, Park Narodowy Słowiński. I C, mam tutaj Dolinę V-kształtną wyżłobioną przez rzekę, czwóreczka, Magórski Park Narodowy. Nie mylić oczywiście z Doliną U-kształtną, która by była poszerzona. Zadanie 16. Na mapie literami AF oznaczono parki narodowe. Przyporządkuj nazwy parków i położenie. Spróbujcie. Grota Łokietka, gdzie występuje? W Ojcowskim Parku Narodowym literka A. Puszcza Jodłowa w Świętokrzyskim Parku Narodowym literka B. Przełom Dunajca w Pienińskim Parku Narodowym literka D. Na mapie zaznaczono położenie w Karpatach i Sudetach 8 parków narodowych. Popatrzcie też na tą mapę, bardzo dokładna. Wszystkie te parki narodowe musicie na mapie rozpoznawać. Każdej z fotografii przyporządkuj nazwę przedstawionego obiektu oraz numer oznaczających na mapie park narodowy. Spróbujcie uzupełnić tabelę. Na zdjęciu A mamy Giewont. Numer parku na mapie 5, nazwa Tatrzańska. Na zdjęciu B mam tą charakterystyczną Połoninę, więc Połonina Caryńska, cyferka 8, nazwa Parku Narodowego Bieszczadzki. Na zdjęciu C Szczeliniec Wielki, numer na mapie 2, Park Narodowy Gór Stołowych. I zadanie 18. Znowu w tabeli podano nazwy parków narodowych. Uzupełnij tabelę, nazwa województwa, położenie parku, walor przyrodniczy do wybrania. Próbujcie. Karkonoski Park Narodowy, województwo dolnośląskie. Pamiętajcie, że na każdej maturze jest zadanie związane z województwami. Koniecznie trzeba je znać. Więc dolnośląskie, numer na mapie 4, walor kotły polodowcowe i Woliński w województwie zachodniopomorskim, numer na mapie 2, brzeg klifowy. Zadanie 18. Na fotografii przedstawiono obiekt geologiczny zbudowany z granitu, a na fotografii B zbudowany z piaskowca. Uzupełnij tabelę określeniami podanymi poniżej. Wpisz nazwy parków narodowych, w których występują obiekty geologiczne przedstawione na fotografii. Park Narodowy A – Karkonoski, Park Narodowy B – Świętokrzyski, Przyczyna – Wietrzenie Mrozowe. Uzupełnij tabelę
Wpisz obok każdego zestawu cechy środowiska przyrodniczego, nazwę parku. Czytajcie w tabeli. W pierwszym opisie połonina, jak widzę takie słowo, to na pewno bieszczacki. Bagna, torfowiska pasują z tych wymienionych do Poleskiego Parku Narodowego. Ostańce, kotły polodowcowe, zobaczcie, który raz to się już powtarza, Karkonoski Park Narodowy, w rzece, bagna, łąki, więc ostatni, Narwiański Park Narodowy. Zwróćmy uwagę, ile treści się powtarza. Więc jeszcze raz, przejrzeć zdjęcia parków narodowych i koniecznie studiujemy mapę. Dziękuję.